zauważyć w niektórych urzędach. W następnym skeczu Wojciech Hołdyński i Dariusz Hałas spróbują obłaskawić Alicję Tynecką z różnym skutkiem. Przepraszam, czy tam można już wejść? Słucham. Czy tam ktoś jeszcze jest, czy już nie ma? Tak. Dzień dobry. Bo ja tutaj przyszedłem na wezwanie. Na kiedy było wezwanie? No, na przedwczoraj, ale dostałem dopiero wczoraj. Nazywam się Rączyk. Robert. Rączyk. Robert. Panie Rączyk, czy jest pan patriotą? Nie rozumiem. No dobrze, inaczej. W jakiej sprawie było wezwanie? No, w sprawie wyjaśnienia PIT-u. PIT-u. No właśnie, no tak, a coś nie tak? Dlaczego pan tak uważa? Nie, oczywiście, że tak nie uważam. To pewnie jakaś pomyłka. Uważa pan, że Urząd Skarbowy się myli? Ależ nie. Absolutnie nie tak uważam. Na pana miejscu bym uważała. To ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. Prawdę, kochanie, prawdę. Tak. Ja będę współpracował. A więc? Nazywam się Rączyk. To już wiem. No, ale czego nie wiecie? Co mówi panu załącznik do PIT 37B5? Załącznik do PIT 37B5. A1. Dane podatnika. A2. Dane współmałżonka. B1. Informacja dotycząca zmiany spłaty odsetek od... informacja zmiany spłaty odsetek od... ten... zmiany spłaty odsetek od... no... od kredytu! Od kredytu! Tak! Dziękuję pani bardzo. To dopiero B1. O matko! Dobrze, że pan przypomina. Starsza pani Rączyk. Gdzieś tu miałam starszą panią Rączyk. Nie! Zostawcie moją matkę! Zostawcie moją matkę! Się. Ona jest niewinna! To żona wypełniała PIT. Ja jej mówiłem. Po co nam przychód? Przychód to tylko problemy. Ale ona się uparła, żeby remonty odpisać. To nam się należy, powiedziała. No, ja już nie będę odpisywać. Już w ogóle nie dotknę się PIT-u. No, żonę przekonam. Oboje schowamy się w szarej strefie i nie będziemy się narzucać. Wszyscy tak mówią. Tak. Wszyscy jesteśmy niewinni. Wszyscy. A najbardziej ja. Moja mama. Żona też. Ale to obca. Tak, ją weźcie. To dobra kobieta. No dobrze, panie Rączyk. Jeszcze raz. Czy jest pan patriotą? Tak. Jeszcze. No dobra. Czy chodził pan do polskiej szkoły? Tak. To jak się pisze Żoliborz, co? Popraw to, człowieku, i nie chcę cię więcej widzieć.